Słuchajcie, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy Wielkanoc. Fakt mieszkania za granicą nie zwalnia nas, moim zdaniem, z obowiązku utrzymania tradycji, a nawet i lekko zwiększa ten obowiązek, żeby zachować naszą tożsamość tutaj i wspólnotę polonijną. Także już obracam kamerę i pokazuję Wam, co dziś uczyniłem i co będę czynił dalej. Oczywiście w łuskach od cebuli. Tu mamy 5 jajek, tak kolorystycznie wyszły dosyć fajnie. O, coś takiego. Zaraz koszyczek i niech tradycji stanie się zadość. Tak tam wyszły pisanki, jajka wielkanocne. Teraz musimy wyjść, a później będziemy mieli gości, też właśnie Polaków. A zaraz Wam wszystko opowiem, bo musimy wychodzić teraz. Słuchajcie, jesteśmy u nas na osiedlu i idziemy do centrum handlowego. Tak, ostatni odcinek się urwał, ponieważ bateria mi się skończyła i też nie poszedłem tam wyrabiać sobie tego karnetu. Znaczy przedłużać, czy tam, no muszę go po prostu odnowić, o, w ten sposób. Nieważne. Także teraz idziemy. Mateusz jeszcze w Decathlonie musi jakieś sobie kupić coś tam. Ja sobie też klapki kupię. I dzisiaj przychodzą do nas, wczoraj poznaliśmy Polaków tutaj w stoczni, na stoczni pracują. Polak i Bułgar. Zapraszamy ich dzisiaj na ten, na święta do nas. Tam wczoraj tylko parę zdań zamieniliśmy, oni tu sami są. No i co? I musimy trochę zakupów zrobić, żeby ten stół jakoś tam zapełnić. Trochę rzeczy mamy, ale jeszcze trzeba dokupić. Tutaj jest wyprzedaż złota. No, kolejka do wyprzedaży pierścionków. Ceny po 4000, 10000, 6000, 800 za pierścionek. Zobaczcie, jaka kolejka się ustawiła. No, także tanie pierścionki rzucili w Pinachi naród. Naród biedny za miskę ryżu ustawił się w kolejce po złoto. Z racji, że w Chinach nie obchodzi się świąt wielkanocnych, to tu dzisiaj trochę ludzi pracuje. Tych, co wczoraj poznaliśmy, tam Polaków, między innymi tego Bułgara, pracują tutaj w stoczni. No i dopiero wieczorem kończą pracę, także pomimo, że jest niedziela, ale wiadomo, tam stocznia nie będzie czekać. Także dopiero mogą wieczorem przyjść, także nie mamy śniadania, a uroczysta kolacja. Wyprzedaż pierścionków, złota. Jeszcze raz Wam to pokazuję. No i tutaj naród ustawił się w kolejce. Tutaj na kolejnej bramie, czyli taki kolejny punkt, przejście, mamy bawialnię dla dzieci. Dobra, słuchajcie, tutaj widzicie, taki bałagan powstał, ale jak się robi, to tak jest. Du-du-dum.
Tak nasz stół wygląda świąteczny, polonijno-chiński. Wczoraj też przygodnych Polaków, znaczy jeden Polak, jeden Bułgar spotkaliśmy w pubie u Kapelusza. Też ich dzisiaj zaprosiliśmy, jeszcze przyjdzie jeden Chilijczyk, z nimi Chińczyk. Także tutaj mamy i polską wódkę Chopin z ziemniaków, wino Bordeaux, sery, dwa rodzaje sera żółtego. Mamy później pomidorki z cebulą, masło, co jest tutaj w Azji też czymś rarytasem, ćwikła, chrzan, musztarda, sałata do kanapek. Tutaj mamy trzy rodzaje wędlin, własnej roboty z Polski wędliny, a tutaj krakowska kiełbasa. Muszczarda od razu, dwa rodzaje chleba, mamy nawet taki chleb ala razowy z Polski, ogóreczki po polsku, jajka w majonezie, jakieś tam soki do tego, flagi, żeby było wiadomo, gdzie jesteśmy i kto tu jest najważniejszy. No i świątecznie musi być, zgodnie z tradycją, pisanki robione w łuskach od cebuli i tak się prezentuje nasz stół, jest i godło mosiężne. Tutaj obok tego wina stoi, też będzie się ładnie prezentowało. Oczywiście później będziemy musieli to troszeczkę tutaj na tym stole, to jest tak na początek, jak goście będą wchodzić, a później technicznie trzeba będzie pozbierać trochę rzeczy. No ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze w zanadrzu ziemniaczki, będą się robiły, znaczy już się zrobiły, ale czekają. I kurczaki pieczone w piekarniku, są już praktycznie przypieczone, trzeba podgrzać nóżki. Mamy to w lodówce, tutaj kocioł z ziemniakami, tu nasz piekarnik i tutaj mamy te nóżki. Może tu się fajnie nie prezentują, ale jak tylko zobaczycie później na stole, jak jeszcze zrobię przebitki, to ten. Nie będę już dzisiaj dużo nagrywał imprezy, bo to są święta, chcemy sobie na spokojnie posiedzieć. Mamy jeszcze tam jakieś tam owoce, zaraz ktoś tam przyniesie, także też będą na stole, będzie jeszcze bardziej kolorowo. No to tyle mówię, nie? Na ten czas, na przygotowanie. Tu w zanadrzu jeszcze jakieś też sprawy są, jakby zabrakło, nie? Ale mam nadzieję, że nie zabraknie, ale u nas, że tak powiem, nigdy nie braknie. Także też jedzenia mamy dosyć sporo, jak na warunki tutaj chińskie, dużo polskiego, zawsze sobie to ogarniamy, do zamrażarek ktoś przyjeżdża, to nam przywozi. Pamiętajcie, moi znajomi, klienci, przyjaciele, rodzina, dalsi, bliżsi, jak lecicie do Chin, zawsze mi coś przywieźcie, bo to później tego nie ma. A ja tam mam pakowarkę próżniową. Kiedyś na filmie może już pokazywałem. Tutaj mam próżniową i po prostu sobie porcjuję, czy to sery duże, czy jakieś wędliny. Tutaj pakuję i do zamrażary idzie, nie? Dobra, to na ten moment wszystko. Mam nadzieję, że się jeszcze dzisiaj będziemy widzieli. No i wesołych świąt dla Was, dla wszystkich subskrybentów, widzów, komentujących. No i łapka w górę. Wesołych dla wszystkich, a jutro mokrego dyngusa. Oczywiście jutro też będziemy obchodzić Dzień Święty święcić. Także jeszcze raz wesołych, tu już na balkonie za kotarą siedzi Kapelusz oraz jego asystentka. Kolejni goście będą się schodzili, tak jak mówię, nie będę nagrywał, zostawmy to już tak bardziej prywatnie. Mateusz jest, no bo Mateusz tutaj jest zawsze. Dobra. Mateusz, życzenia dla widzów. Siema, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Choćby ciekawe, to się stają po tym szaku już głodnymi, niestety. Nie? FIFA zapadła. Propozycja. Ale tylko. Możecie ocenić, który stół się lepiej prezentuje, czy dzisiejszy, czy wczorajszy. Oczywiście dzisiaj też te same kurczaki i ziemniaki wiadomo, jeszcze później będziemy coś tam dokładać, ale tak na dzień dobry, dzisiaj jest tak, wczoraj było inaczej.